tytuł. Temat będzie przejście od matematyki do metacybernetyki. Rachunek prawdopodobieństwa przeciwne. Entropia przeciwne. Informacja przeciwne. Organizacja. Raz, jeśli chodzi o opisy matematyczne, opisy jakichś zjawisk fizykalnych czy cybernetycznych, to można by grubsza podzielić na opisy ciągłe i nieciągłe, czyli tak zwane dyskretne. To się tak. A jeśli chodzi o modele lub wzorce zjawisk fizykalnych lub cybernetycznych, to są dwa rodzaje. Znowu opisy deterministyczne, w których w sposób ciągły przyszłość wynika z przeszłości, lub odwrotnie, jeśli podchodzimy cybernetycznie. I opisy probabilistyczne. Probabilistyczne są oparte właśnie na rachunku prawdopodobieństwa. I dzisiaj we współczesnej fizyce zdecydowanie dominują opisy probabilistyczne, oparte na rachunku prawdopodobieństwa. Zwracam. Może proszę tak sobie napisać. W dzisiejszej fizyce i cybernetyce dominują opisy probabilistyczne. No cała mechanika kwantowa na przykład. Mechanika Newtona była oparta na ciągłych opisach. Ciągłych funkcjach, a mechanika kwantowa na probabilistyce właśnie. Czyli na rachunku prawdopodobieństwa. Jest to rzecz ważna, a dla nas jest to istotne ze względu na zastosowania właśnie później cybernetyczne, zwłaszcza proszę Państwa, w społecznych wzorcach czy modelach. Wiemy, czym to się robi. Model powstaje jako odwzorowanie wiedzy empirycznej i model nic nowego nie wnosi, tylko opisuje mniej lub więcej precyzyjnie to, co wiemy z empirii. Najczęściej mniej niż więcej. A wzorzec powstaje odwrotnie. To znaczy przyjmujemy pewne postulaty definicyjne i dalej stosujemy dedukcję opartą na znajomości ogólnych praw, które rządzą procesami, czy to fizykalnymi, czy cybernetycznymi. No i proszę Was, tutaj warto zwrócić uwagę, że jest zasadnicza różnica między nauczaniem, czyli programowaniem informacyjnym EIT dawnych, no, z Polski przedwojennej, czy jeszcze sprzed pierwszej wojny, a obecnych EIT. Obecne EIT-y są fizykalistyczne. To znaczy, że jak przeszłość była taka, to następne stany musiały być takie. Jak
Współczesność jest taka, to dalej musi być taka, nie inaczej. To jest fizykalistyczne albo mechanistyczne wręcz podejście. Nieprzypadkowo się używa tego stwierdzenia, powiedzmy, mechanistycznego. Podstawą fizyki jest mechanika. Wszystko jedno, czy klasyczna, czy kwantowa, to już jest tylko kwestia różnicy techniki opisu. Natomiast przy programowaniu dawnych elit, jak pytano, dlaczego coś jest takie, to nie tłumaczono to stanami poprzednimi, tylko celem. Ja to dziś pamiętam, w czasie wojny, jako dziecko pytałem, no, dlaczego te muchy takie dokuczliwe istnieją w ogóle. No to teraz by powiedziano, by była ewolucja, w wyniku procesu, w ewolucji, na pewnej etapie, no, w wyniku tam doboru naturalnego i tak dalej, powstały te muchy. To jest mechanistyczne tłumaczenie, ale fizykalne. A mnie zupełnie inaczej tłumaczono. Mówiono, bo muchy są potrzebne, jakby ich nie było, to ptaszki by nie miały co jeść. Tak się już dziecko małe programowało. I tak widzieli związki przyczynowe przedstawiciele przedwojennych elit. Czyli uważali, że cel, program decyduje o przyszłości, a nie to, co tam kiedyś. A u nas, proszę zauważyć, obecne elity żyją przeszłością. Wałkują na wszystkie boki i strony. Przeszłość, rozliczają się z przeszłości, albo pysznią się zasługami z przeszłości. Żadna z tych obecnych grup nie ma długofalowego, strategicznego planu dla Polski. Jeżeli się mylę, to proszę mi wskazać. Nic nie wynika z tego. Ale to ciekawe, bo to się nie leży. Dzisiaj sposób... nic nie wynika, bo wszystko jest zdeterminowane. Tłumaczenie tym, że tak jakby, że to z drugiej strony jest to pozornie, że pewne rzeczy, przeszłość pojmujemy no, w taki sposób, jaki no, mamy przygotowaną swoją mentalność. Prawda? Ale no to tak, też jest zanurzenie tak. W tym fizykalizmie, bo mentalność wynika z tego, co było. To jest mentalność bezładnościowa. Oczywiście ta bezładność musi być uwzględniana, ale proszę zauważyć, że te analizy, które przedstawiają czy historycy, czy publicyści historyczni, to są też mechanistyczne. One nie zmierzają do wyciągnięcia ogólnych prawidłowości z historii, tylko ustalanie faktów. Fakty takie były i następne musiały być takie i koniec. Jedyna prawidłowość, że coś musi być. I stąd się mówi, musieliśmy wejść do Unii, jeszcze do niedawna musimy wejść do strefy euro, a nikt nie pytał, po co jest ta strefa euro, jaki jest jej cel. O co by od razu pytała przedwojenna. I tu widzimy skutki zniszczenia procesu kształcenia elit przedwojennych. Przełożono to na takie, ja to nazywam, bezładnościowe tłumaczenie i wierność u ludzi. No jak musi być tak, no to co ja mogę powiedzieć. Nawet jest taki kierunek filozofii, że się tłumaczy, że tak, taki jest bieg dzieju, że nie da się tego zmienić. Nie wiem, wyleciał mi z głowy, to się nazywa. Determinizm. Oczywiście. No, ale determinizm wynika z fizykalnej teorii związków przyczynowych, czyli z mechanistycznego podejścia. Ale no, to jest też, przepraszam, zadziwiające, że mieli się często właśnie pewne rzeczy, jak chociażby z tym euro, czy wstąpieniem do Unii, a nie wyciągnął się w ogóle wniosków właśnie co do celu. Nic. Ażby się to...
Dlatego, że całkowite przemieszanie, zakłamanie i tak dalej, bo cel to Marek, to inny. Ale tu chodzi o cel sterowniczy właśnie. A cel sterowniczy jest taki, żeby ludzi pozbawić nie w ogóle informacji, tylko czy nawet nie chodzi o zakłamywanie jako takie, tylko chodzi o pozbawienie tych informacji, które mogą być pożyteczne przy podejmowaniu decyzji, również tych życiowych. To się robi poprzez wywołanie na przykład strachu, że o, teraz to jeszcze nigdy takiej sytuacji nie było, nie mamy wojny, mamy pokój, tak tego. Odbiera się ludziom możliwość własnego, porządnego myślenia. I decydowanie. Tak jest. Poprzez wywołanie strachu. I proszę was, teraz tak, jak chodzi o te sprawy właśnie informacji użytecznych przy decydowaniu. To na autonomię jest taki artykuł Mazura, w którym zwraca uwagę, że szkoła nie dostarcza młodemu człowiekowi żadnych informacji niezbędnych przy podjęciu dwóch zasadniczych, indywidualnych, życiowych decyzji, które on musi podjąć sam i będzie konsekwencje tego miał może do końca życia. Pierwsze o wyborze zawodu. Szkoła wszystkie przedmioty traktuje jednakowo, wszystkie są ważne, jednakowo ważne, każdy nauczyciel uważa, że jego jest najważniejszy. Po to, żeby przejść, to musi wszystkie zaliczyć i wobec tego szkoła mu niczym nie pomoże, żeby odkrył swój talent i podjął decyzję o wyborze zawodu. Druga sprawa. Małżeństwo. Przecież młodzież nie dostaje ani w średniej szkole, ani w wyższej, no może z wyjątkiem tam specyficznych studiów pedagogicznych czy psychologicznych, ale to mała część tych, powiedzmy, młodych ludzi, gdzie akurat na te studia. Nic im w tym szkoła nie pomoże. A przed wojną w liceum była psychologia w ramach propedeutyki filozofii, to zlikwidowano. Po 1948 roku w wyniku tych reform, o których mówiłem. Ale jest tam wykład na ten temat w internecie. Cośmy też mówili tam na samym początku. Mało tego, jeśli chodzi o studia wyższe, to tylko na dwóch rodzajach studiów uczy się podejmowania decyzji zawodowych w określonym zakresie. Czyli tylko w zakresie zawodu. To są studia techniczne, bo inżynier musi podejmować pewne decyzje i ta wiedza, którą mu dostarcza na Politechnice, musi tym pomóc. I medyczne studia. I koniec. A cała przede wszystkim humanistyka nie dostarcza informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji. Absolutnie. Ludzie mają być manipulowani przez tak zwane autorytety. I koniec. Autorytety są lansowane przy pomocy mediów. No dlatego, że człowiek szuka informacji w mediach. No właśnie, i tu rachunek prawdopodobieństwa ma bardzo istotne znaczenie przy opisie zjawisk. A przechodzimy do opisu tak zwanego probabilistycznego. Czyli tego, powiedzmy, rachunku prawdopodobieństwowego, to od razu widzimy już w tym języku, że nie ma determinizmu, jest tylko prawdopodobieństwo, mniejsze lub większe. I dlatego no, nie będziemy tu się w to dużo zagłębiać, ale dam wam podstawy, aksjomatyczne podstawy rachunku prawdopodobieństwa, żebyście wiedzieli, na czym to się opiera, bo znowu w takich różnych praktycznych zastosowaniach to się podaje tylko wyniki, ewentualnie metody operowania tym, jak się robi tam test normalności rozkładu na przykład, albo jakiś inny test, ale nie podaje się przede wszystkim aksjomatycznych podstaw. A rachunek prawdopodobieństwa jest jedną z tych dziedzin matematyki,
która jest zaksjomatyzowana, bo bynajmniej nie cała matematyka jest aksjomatyzowana. To dopiero my proponujemy aksjomatyzację matematyki. Proszę sprawdzać. W internecie mamy dostęp do światowej nauki. Proszę sprawdzać to, co ja mówię. Ale rachunek prawdopodobieństwa jest. I proszę sobie zanotować taki tytuł: aksjomatyczne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Aksjomatyczne podstawy rachunku prawdopodobieństwa. I takie zdanie. Rachunek prawdopodobieństwa jest jednym z tych działów matematyki, które zostały poprawnie zaksjomatyzowane. A i dlatego się wyjątkowo dobrze nadają jako ilustracja zastosowania naszej aksjomatycznej teorii poznawczej, na szczeblu matematyki. No i proszę sobie zanotować tak. Obiektem elementarnym, pamiętamy co to jest, używam tego znaczenia, które nadałem w aksjomatycznej teorii poznania. Obiektem elementarnym, i to słowo proszę podkreślić, aksjomatycznej teorii rachunku prawdopodobieństwa jest zdarzenie elementarne, można je traktować jako pojęcie pierwotne. To jego się nie definiuje. Obiekt elementarny. Aksjomatyczna teoria rachunku. Prawdopodobieństwa i teraz no, przypominam, aksjomatyczne nasze teorii poznania to był obiekt elementarny, relacje jest obiekt elementarny. Obiekt elementarny. A, to jest podstawowe. Powiedzieć tak, że tego nie definiujemy, no bo to jest uroda, powiedzmy, obiektów elementarnych. Jest to pojęcie pierwotne.
Dalej. Badamy relacje. Badamy relacje. Badamy relacje między liczbami. Które przypisujemy zdarzeniom elementarnym. Z każdemu zdarzeniu elementarnemu, które tutaj jest właśnie tym obiektem elementarnym, w rozumieniu aksjomatycznej teorii poznania, wpisujemy liczby. No. To jest dział matematyki, która pewnie liczbami, a nie czym innym. Ale zwrócę wam tu uwagę na jedną rzecz ważną, którą skojarzyłem, muszę wam powiedzieć, dopiero jak mnie olsztynianie odwozili w nocy do Warszawy i żeśmy dyskutowali, oni chwycili od razu te wszystkie rzeczy, to ja wykryłem błąd u siebie w metacybernetyce. Mianowicie, tam ja rozróżniłem dwa rodzaje definicji. Definicję, którą nazwałem klasyczną, to jest podanie przynależności do dwóch zbiorów. To pamiętacie, bośmy tu omawiali te rzeczy. I nieklasyczne to podawanie przynależności do więcej niż dwóch zbiorów, co najmniej trzy. Ja skojarzyłem, że na poziomie aksjomatycznej teorii poznania ja nie mam prawa używać języka liczb i większe, mniejsze. To się dopiero na poziomie matematyki wprowadza. Teraz, w tym momencie ja to mogę wprowadzić, bo rachunek prawdopodobieństwa jest działem matematyki, ale nie w aksjomatycznej teorii poznania. W aksjomatycznej teorii poznania ten podział jest nieuprawniony. Po prostu, a dzisiaj przyznaje się do błędu. I co z punktu widzenia aksjomatycznej teorii mojej własnej poznania, jest to błąd kardynalny. Bije się w piersi. No nie wolno używać. Większy, mniejszy to jest, no to w matematyce jest zawsze, ale nie ma aksjomatycznej teorii poznania, no nie, nie widzimy, ale wy pamiętacie. Tak, 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 właśnie. To dobrze na gardło. Słuchajcie, jak to dobrze, że my tu jesteśmy na forum prywatnym. Przecież wszystkie te nasze spotkania mają czysto prywatny charakter. Przecież gdyby to było państwowe, gdyby to była praca, to nie jest żadna praca. Ja żadnego wynagrodzenia za to nie biorę, jest prywatna rozmowa. Ale gdyby to była praca, zwłaszcza państwowa, to by powiedzieli, co picie alkoholu w miejscu pracy, to zbrodnia niemalże. A prywatnie to mogę sobie pić co chcę, aby mi to nie przeszkadzało. No jakbym zaczął bełkotać, to by byście bardzo prosto zagłosowali nogami, no, na następne spotkanie towarzyskie. Byście nie przyszli, a to, że ja sobie tu piję takie piwo niskoalkoholowe, to wam nie przeszkadza, prawda? Pomaga na gardło. Nawet pomaga, tak? No bardzo. Ja to mam jako lekarstwo. A propos tego typu alkohole, to przecież bardzo długo były w zakładach pracy. To dopiero słuchajcie.
Pan generał Jaruzelski miał obsesję antyalkoholową, prawdopodobnie jako jego harcerskiej jeszcze służby, a ci obecni władcy, którzy ujadają na Jaruzelskiego posąda, go ciągają, dopiero ostatnio przestali go pękawę się zajmujeli, a jego politykę obsesji antyalkoholowej kontynuują, jeszcze zaostrzają. Toż to są Jaruzelici, zbuntowani Jaruzelici. A my nie jesteśmy Jaruzelitami, nie mamy żadnych obsesji na punkcie antyjaruzelizmu i nie musimy kontynuować jego polityki obsesyjno-antyalkoholowej. Ale to też Kościół katolicki świadczy o tym, chociażby list biskupów, czy podczytywany parę miesięcy temu na, podczas niedzielnej mszy świętej odnośnie alkoholu, gdzie były tam zalecenia właśnie, że idealnym stanem jest abstynencja. Nie było tego wprost powiedziane, ale między wierszami to było zaznaczone. Ja nie chcę zbyt złośliwy, ale to świadczy o tym, że widocznie kadra kościelna ma z tym poważne problemy. O, ponoć jakiś polowanie. Ja zakładam, że ten list jest uzasadniony, ale to widocznie kadra kościelna ma poważne problemy alkoholowe. Z kolei dotarłem do okazowań rosyjskich, obecnie rosyjskich, które wskazują, że picie alkoholu na przykład przez kobiety w jakiejkolwiek ilości, aż do końca okresu rozrodczego, jest wysoce szkodliwe, ponieważ zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia dziecka uszkodzonego w jakiś sposób. Ale pan wie, co to znaczy picie alkoholu w Rosji? Nie. To nie jest. U nas to znaczy, nawet jak pan nisko alkoholowy pije, to jest picie alkoholu. I pojowanie na tak zwanych pijanych rowerzystów po jednym kuflu. No. Nie, no to jest wiadomo, to jest okres, ale to jest jeszcze dalej. Ale w Rosji picie, to wie pan, co to jest picie. Przy czym ja tu jeszcze raz podkreślam. W Rosji picie to jest takie, proszę pana. To mi opowiadał w telewizji Alosza Gdziejew. No. Rosjanin radowity zna. Mówi, w Sylwestra idą dwaj Rosjanie na zabawę. Przechodzą, a tu w rynsztoku już leży pijaniusieńki. I ten jeden do drugiego mówi, słuchaj Pienia, no patrz, jak ludzie się już bawią, a my tu na zabawę. To w takich sytuacjach to nie, 100% racji. Chodzi o picie jakiejkolwiek ilości alkoholu przez kobiety. No ale w Rosji nikt nie pije. Co to znaczy jakakolwiek ilość alkoholu w rosyjskim języku? Nie, pan trzeba znać, ale to pan cytuje Rosjan, to trzeba znać ich kod społeczno-kulturowy. Z tym, że oni, trzeba powiedzieć, po pijaku potrafią na przykład bardzo precyzyjnie teraz prowadzić samochody. To jest ewidentna sprawa. Oni nie mają obsesji antyalkoholowej. No tam się nie łapie rowerzystów pojedynków. Ulubione zajęcie niektórych naszych policjantów, bo statystyki są. Nie no, u nas ta obsesja jest, jak najbardziej. Straszna. Żebyśmy wiedzieli, co to jest alkohol. Niedawno, no ja nie neguję, tylko oczywiście, że nie neguję, ale no ten problem jest. I ten problem, no, ludzie piją za dużo. Być może i kadra kościelna za dużo pije. Jest to bolesne. Się biskup No właśnie. No i był taki artykuł w Nie, że dziennikarka Nie zadzwoniła, zwróciła się do, jest taki kościelny ośrodek, który pomaga księżom alkoholikom. To prowadzi bardzo zresztą zacny ksiądz Korża, którego miałem okazję poznać osobiście w Rościenku. Był wtedy tam na wakacjach. A ja byłem na konferencji naukowej, a na wakacjach też był świętej pamięci pan Walenty Majdański. I miałem okazję poznać księdza Korża. Ksiądz Korża tam, no, problem alkoholowy oczywiście występuje również wśród księży. I ksiądz Korża w tym ośrodku, to tam się jest na miejscu, na tej kuracji,
No, ale też dostają przepustki ci księża. No nie jest tak, żeby nie mogli wyjść. No i jak wracają, to jest powiedziane, możecie wyjść, ale jak będziecie pili alkohol, to już nie wpuścimy tutaj. No i ksiądz Korza miał takie psy tresowane, które... No nic, on też powie. I proszę was, no właśnie, więc ta dziennikarka zadzwoniła do tego ośrodka i mówi tam, że no ja właśnie mam brata księdza alkoholika. No bo pytają z jakiej diecezji. Mówi, spamała, mówię, z diecezji praskiej. I słyszy głos, tak, na Prazę piją strasznie. Cytuję tekst. Nie. No, wiecie, no, to zawsze moja mama mówiła, jakie społeczeństwo, takie duchowieństwo. Księża są integralną częścią społeczeństwa. Generalnie jest problem alkoholowy, ale wiecie, jak się przesadza, znaczy ściga się, nawet wypije jedną kieliszka, nie ma umiaru, nie pić, to już aż się reszta wywali, no to jest tragedia. Ale nie wiem, czy radą na to jest w ogóle blokada. No to jest bardzo trudne do wyegzekwowania.